Aqua Świat z tej strony. Słuchajcie, to jest akwarium. To restartowe, tymczasowe. Jak widzicie, nie ma roślinek. Zostały same rybki i jakieś niedobitki roślinek, które już tutaj zostaną na razie, na jakiś czas. Razem z niektórymi rybkami, które też tutaj zostaną do czasu oddania ich do sklepu albo do kogoś. Słuchajcie, to jest to akwarium, a to jest akwarium porestartowe. Skończyłem dzisiaj. W końcu jest ta nowa jakaś aranżacja. Trochę mi zeszło, no 5 dni, ale w końcu jest. Wezmę z ręki, pokażę wam to bliżej, bo nie będę tutaj się bawił z tym. Słuchajcie, widzicie, zmieniło się sporo. Zmienił się układ roślin, doszły nowe rośliny, zrobiło się bardziej mikrozoryjnie, że tak powiem. Dużo mikrozorii. Przede wszystkim mikrozorium Narrow Leaf, które bardzo mi się podoba. Sporo anubiasów. Taki mały zagajnik anubiasowy. Sagitaria. Po raz ostatni już to Monte Carlo próbuję. No i wymiana żwiru przede wszystkim. Ziemia ogrodowa u mnie rządzi znowu z kulkami torfowymi. Na to żwirek 1,3 mm. No i nie mieszane nic, tylko właśnie te dwa składniki jako podłoże. Czyli ziemia jako substrat i żwirek 1,3 mm. Dużo cieńsza warstwa, sami widzicie. Ponadto wyrzuciłem tutaj tą ramkę, na której stało to akwarium, tą czarną. I wygląda to dużo, dużo lepiej, dużo więcej miejsca się zrobiło przede wszystkim w akwarium. No i zobaczymy. Póki co na razie roślinki się prostują. No były one sadzone dzisiaj, więc tak trochę jeszcze się muszą wyprostować. Akwarium zalałem jakieś, ja wiem, może chyba 2 godziny temu. No prawie 2 godziny temu jest zalane. Woda się przekrystalizowała. Tam z tyłu widzicie, zacier świeży chodzi, bimberek. No i co? No i zobaczymy, co to będzie się działo. Teraz będę myślał, co tu będę dalej robił, jak to akwarium teraz prowadzić, żeby było fajnie. Póki co, na razie ta ziemia myślę, że będzie oddawała. I póki co będzie tylko sam potas. Widzicie tutaj. Taki potas posiadam. Water Boost. To nawożenie tymi gotowymi nawozami wcześniej mi się sprawdzało, więc myślę, że chyba sobie do nich wrócę, bo nie wiem, z tą metodą AI, czy próbować jeszcze, czy raczej nie. Nie wiem, zobaczę, jak mi tutaj będzie to akwarium szło. Co na pewno wiem, że będzie problem z co po niektórymi roślinami, na pewno będzie problem z kryptokoryną, która już widzę, że zaczyna marnieć. No, należała 5 dni w wiaderku z wodą. Myślę, że tutaj będzie duży zrzut liści. Ponadto wyrosły na niej, nie wiem, czy będzie widać, chyba nie, ale krasnorosty. Czy to krasnorosty, czy to białe nitki, nie wiem, no coś na nim. Nie wiem, czy widać, nie wyostrzy się chyba. Ale jest coś, jakiś biały nalocik na nim. Podejrzewam, że będzie spory zrzut liści, adaptacja tej kryptokoryny na pewno. Co nowego w zbiorniku? No to Monte Carlo. Trochę Sagittarii subulaty więcej tutaj w tym prawym rogu. Znacznie dużo więcej, tak jak mówię, mikrozorium tego Narrow Leaf. Nowy jeden korzonek i mamy Staurogenę ripens, bodajże. O, tam jest parę sadzonek. Chcę zobaczyć, czy to też będzie rosło. No i taki ogólny rzut. Tak to wygląda po zmianie aranżacji. Rybek na razie nie ma.
Rybki będą chyba jutro, co po niektóre. Także na dzisiaj tyle. Tak to wygląda. Zmęczony dość. Na dzisiaj tyle. Dzięki.